Trzeci dzień kwietnia, środa, witam na CryptoFlash, informacje z kryptowalut, a także rynków tradycyjnych. Interwał tygodniowy, Bitcoin 65 tysięcy dolarów, Bitcoin ETF Low Table w dniu wczorajszym, 2 kwietnia, na plus 40 milionów dolarów. Dziś event, dokładnie NFT Nowy Jork, i to wydarzenie przyciąga społeczność do Nowego Jorku. Gromadzi ponad 16 tysięcy uczestników z ponad 70 krajów. Wydarzenie to wystawia na scenę wyłącznie najbardziej pełnych pasji mówców ze społeczności NFT. Wiele dużych projektów NFT zostało wcześniej odkrytych w tym evencie NFT Nowy Jork. OpenSea, CryptoPunk, Sandbox, NFT, Gateway, Rarible, wszyscy wypowiadali się w ostatniej konferencji w roku 2019. No i partnerzy od tego roku współpracują z Coinbase, Dapper, OpenSea, MoonPay, Polygon, Immutable i ponad 300 innymi markami, aby konsekwentnie tworzyć najlepsze wydarzenia NFT. Materiały, linki zawarte pod materiałem. Giełdy w Azji spadają, gdy trzęsienie ziemi na Tajwanie pogarsza nastroje. Obawy dotyczące 100% się utrzymują. Dziś rano większość azjatyckich akcji spadła. Chodzi o trzęsienie ziemi na Tajwanie. Owe to było najsilniejsze, jakie nawiedziło wyspę od 1909 roku. Niepewność ta przyczyniła się do pomiaru realizacji zysków na rynkach. Japoński indeks Nikkei spadł o 0,5%. Chińskie indeksy o także 0,5%. Hang Seng w Hongkongu natomiast o 1,2%, na co zużyły się straty na giełdach głównych nowych pojazdów napędzanych energią. Tu m.in. wczorajszy odczyt Tesli. 15.30 akurat mamy otwarcie SP500, widzimy na obecnie zielono. Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje spadają, wycofując się z rekordowych poziomów przed przemówieniem Powella. Podczas marcowego posiedzenia Fed przyjął nieco gołębi ton. Wielu urzędników przemawiających po posiedzeniu ostrzegało, że utrzymująca się inflacja i silna sytuacja na rynku pracy mogą powstrzymać bank przed obniżką 100% na początku tego roku. Górnicy Bitcoina osiągają rekordowe miesięczne przychody na poziomie ponad 2 miliardów dolarów. Jest to rekordowy miesiąc przychodów przed halvingiem, co w przyszłości znacząco obniżyło ich zyski. Dane z blockchain.com pokazują, że górnicy łącznie zarabiali średnio 65 miliona dolarów dziennie w ciągu 30 dni. Już teraz trwają przygotowania wśród dużych górników do przetrwania halvingu. W zeszłym miesiącu kilku górników szybko zrealizowało zyski ze swoich monet po podwyższonych obecnych cenach w markecie. Poprzedni miesiąc, marzec, fundusze ETF odnotowały rekordowy wolumen wynoszący 111 miliardów dolarów i to jest 3 razy więcej w porównaniu z miesiącem luty. Hokoku Bank wprowadza na rynek pierwszą w Japonii monetę typu stablecoin zabezpieczoną depozytami. Japoński bank ogłosił, jako pierwszy w Japonii wprowadził monetę stablecoin. Do końca roku bank planuje umożliwić płatności między osobami za pośrednictwem aplikacji. W ubiegłym roku w Japonii weszły w życie nowe przepisy zezwalające na używanie 3 rodzajów monet typu stablecoin. Jednym z nich są monety bankowe. Japonia obsługuje również tego rodzaju walutę cyfrową jako monetę typu stablecoin z obsługą zaufania. Ową platformę opracował partner technologiczny Digital Platformer, a ta została założona przez japońską firmę Soramitsu. Bullhead Financial Service kupuje Bitcoin za pośrednictwem funduszy ETF. Firma jest jedną z pierwszych dużych firm zajmujących się planowaniem finansowym, która ujawniła inwestycje w Bitcoina. Z ostatniego formularza wynika, że posiada 602 udziały funduszu należącego do BlackRock, ponadto w Bitcoin Strategy należącym do ProShares. Barkett jest pierwszą tradycyjną instytucją finansową, która uzyskała ekspozycję na Bitcoin za pośrednictwem funduszy ETF. Rząd USA wysłanie Bitcoina na Coinbase z Silk Road, wart 2 miliardy dolarów, informacje z dwóch stron płotu. Ta znacząca transakcja krypto poruszyła rynek walutowy wczoraj. Chodzi o 30 175 bitcoinów na portfel Coinbase. To przekłada się na oszałamiającą kwotę 2 miliardów dolarów. Wcześniejsze działania rządu z marca poprzedniego roku, podczas których sprzedało 9861 bitcoinów za 216 milionów dolarów. Miejsce docelowe tej ogromnej ilości bitcoinów zidentyfikowane przez Arkham Intelligence jako Coinbase zwiększa intrygę, podkreślając ciągłą interakcję rządu z zasobami cyfrowymi. Dzień wczorajszy, wszystkie komentarze, losujemy jednego zwycięzcę dnia do miesięcznego giveaway. A dziś jest to Pablo 6337, pozdrawiamy i wpisujemy, a dzisiejsze komentarze losujemy w dniu jutrzejszym. Zapraszam na Telegram, Kryptospekulacja Chat, a także Kryptospekulacja Podgrupy. Top 1000, największe wzrosty, spadki. Gratulacje dla rozgrywania swoich projektów. Kryptospekulacja, środa, dziękuję.